Cześć, jestem Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Squad Busters. Moi kochani, jak dobrze wiecie, do gry została dodana nowa aktualizacja Transformersów. W poprzednim odcinku otwieraliśmy gwiezdne skrzynie. Jeżeli nie widziałeś tego odcinka, no to wbijaj na wczorajszy odcineczek i nadrób materiał, ponieważ otworzyliśmy 20 gwiezdnych skrzyń. Lód z tych skrzyń był naprawdę epicki, a nawet i lepszy, bym tak powiedział. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, wymaksujemy sobie postać Optimusa Prime'a. Jest to nowa postać z aktualizacji Transformers i pytaliście się w komentarzach pod ostatnim filmem, czy jeżeli się skończy cały event Transformersów w grze Squad Busters, czy te postacie zostaną. Tak, te postacie zostają na zawsze na waszym koncie. I co lepsze, co jakiś czas Optimus Prime oraz jego partnerka życiowa, czyli Elita 1, będą pojawiali się w sklepie, więc będziecie mogli ich kupić. Ale po co kupować, jak lepiej zalogować się do gierki, odebrać w sklepie darmowy Energon i otworzyć pierwszą skrzynię, z której poleci wam darmowy Optimus Prime. Nowa postać do waszego zespołu, a z tego co mi wiadomo, ta postać jest naprawdę mocna. Przeczytajmy sobie szczegóły o tym małym Optimusie Prime'ie. Obrońca wielki jak fuzja. Dajmy mu fuzję. Okej. Okay. Energon wziął w ręce, zderzył, no i troszeczkę ewoluował. Jest jakiś opis? O nim nie ma. Sprawdźmy sobie tutaj. Po odniesieniu obrażeń atakuje energonowym toporem, ale to dopiero na poziomie drugim. Na poziomie trzecim leczy oddział, gdy odnosi obrażenia. O, no to ciekawe. No i ciekawe, co będzie na czwartym. Chyba nic, ale nieważne. Na początku sobie sprawdźmy go na arenie treningowej. Idziemy, uderzymy naszego bowlera, zobaczymy ile ma HP. Okej, okay, bowler nas atakuje i zobaczcie, kiedy dostajemy kamienie, nasze życie prawie w ogóle nie schodzi. Ta postać ma mega dużo życia. Przebiegnijmy się jeszcze na drugą stronę i zobaczmy tylko tutaj, jak sobie radzi z golemem. Golem uderza dwoma rękoma, a ta postać w ogóle nie traci HP. Poleciał ulti. Okej, okay, teraz jeszcze szarża. A my cały czas sporo mamy życia. Przecież on normalnie soluje golema bez problemu. No i to mi się podoba. Taka postać będzie mega mocnym atutem w naszej drużynie, więc ulepszmy go. Tak wygląda Optimus Prime na poziomie drugim. Troszeczkę nam urósł chłopak. No i oczywiście ma nową animację w postaci topora, którym macha. Okej. Okay. A tak, moi kochani, prezentuje się maksymalny poziom Optimusa Prime'a, czyli poziom trzeci. Podejrzewam, że w przyszłych aktualizacjach dodadzą też poziom czwarty. Kiedy otrzymamy obrażenia, atakujemy energonowym toporem oraz leczymy naszą drużynę, więc stwórzmy teraz drużynę z Optimusem Prime'em. No to gramy meczyk, Dolina Pogromcy i tanie skrzynie. Super. Okej, okay, nie ma Optimusa Prime'a na początek, a szkoda, weźmy kurczaka. No i lecimy, mamy pierwszego golda, więc lecimy po kolejną skrzyneczkę w poszukiwaniu Optimusa Prime'a. Jest i Optimus Prime, dobra! No to jazda! Ale on hituje z tego topora, dobra, patrzcie, jest goblin, jest oponent. I lejemy go, dawaj go. Dawaj Optimus go. Co jest? No atakuj! Aha, on musi dostać damage, żeby zaatakować z topora, rozumiem. No chodźcie, 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 nie ma uciekania. Bijemy się! Bijemy się, on z pięści słabo uderza, ale jak ktoś uderzy mojego Optimusa, no to Optimus się wtedy wkurza i wyciąga topór, właśnie jak teraz, i bomba! Dobra, tu chłopa, dawaj, 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 jedziemy z nimi. Dawaj tego topora! Wyciągaj, pokaż swoją moc, Optimus! Barbarzyńce ładuj! Jest i topór! Leży! Leży! Ha! Let's go! I dobity! Jeszcze, jeszcze, jeszcze dwie postacie. Dobra. Ej, moja skrzynka! Dobra, kurczak kolejny i jedziemy z nimi na kurczakach! Go, 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 go! Leży. Porobiony. Porobiony i ostatnia postać. Nie, on jeszcze żyje! Dobra, trzeba chyba dozbierać jednak jednostek, bo nie idzie ich pokonać. Moja, moja, moja skrzynia! Co ty? O, jednak nie skleili mi ją! Dobra. O, to teraz mnie wkurzyliście. Dobra, kolejny kurczak. Let's go. Kolejny kurczaczek. Raz, dwa. Kurczak kolejny. Szukał Optimusa Prime'a. Zespół kurczaków i Optimus Prime. A co? Let's go. Kolejna fuzja kurczaka. Zarąbiście. Dwa duże kurczaki Optimus Prime. Co to jest za skład? Dobra, kolejny kurczak. Optimus, nie, kurczak jednak, dobra. Same kurczaki Optimus Prime. Kolejny kurczak. Tak, mam 19 sekund biegania już. Mocno. Dobra, dobra, barbarzyńca, niech będzie. Chcecie się bić? Chodźcie, z Optimusem się pobijecie, z kurczakami. Jazda z nim! Dobra, jest chyba przypał, czy nie? Nie no, mój Optimus mocno hituje! Ale się wkurzył, porobił ją!
Dobra, nice. Dobra, kurczaczki. Raczej arszerka i kurczaczki. Dobra. Jest i Optimus kolejny, dobra, kozak. Lecimy po kolejną skrzynię, musimy go ewoluować. Dobra, jest ewolucja. Oj, dobra, i teraz mnie wkurzyliście. Jazda, kurczaki, Optimus, najlepsza drużyna. Dobra, już nie uciekną mi, nie ma szans, nie ma szans. Ja jestem mega szybki na tym kurczaku. Dobra, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, jazdę z nimi. Przyspieszony atak, przyspieszony atak. Do spodu. Dobra, kozak. Tu, lejesz ich. Dobra. Dwie postacie, dwie postacie. Tego Optimusa musimy pokonać, bo on ma dużo HP. Dobra. Dobra. Odejdź, odejdź, odejdź. Nie ma podnoszenia skrzyni. No nie mogę go pokonać. To jest przesada jakaś. Moja skrzynka, kurczę, nie zdążyłem. Dobra, Archer Queen. Dobra, widzowie, jak coś, to Optimus Prime na ewolucji, na trzecim poziomie, jest jednostką, która jest prawie nie do pokonania. Co to jest za mocna postać? Koniecznie, koniecznie logujcie się do gry, odbierajcie go z darmowej skrzyni. Jak odbierzecie energią w sklepie za darmo. Mega mocne. Lecimy. Boisko Pekki, ataki unicorna i tanie skrzynie. Kozak, moi drodzy, gramy nowy tryb z unicornem. Nikczemni transformersi atakują. Spadło coś z góry. Mocno. Jest Optimus, nie ma Optimusa, to kurczak. Jak widzimy, mamy nową ikonkę na mapie, czyli pokazuje nam, gdzie się respi unicorn. Z tego co kumam, sprawdźmy sobie, przebiegnijmy tędy. Uwaga, 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 potrzebuję golda jakiegoś. Jest jedna skrzynka. Jest, dobra, kurczaczek i nara. Dużo gemów na środku. Odświeżamy. Kurczak kolejny. Są nowe boty, Decepticony, okej. Gdzie... Jest unicorn, zobaczcie jaki bosko zacki. Dobra, czyli potrzebujemy tak. Ogarnąć Optimusa Prime'a, bo raczej bez niego sobie nie poradzimy. Mamy archerki. Gold, 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 gold. Jest unicorn. Ja uciekam. Co chłop robi? Kołowrotek jakiś atakuje. To nieźle. Odświeżamy. Jest! I Optimus Prime! I to mi się podoba! Mamy tanka. Kolejna skrzynia. Optimus Prime kolejny do zespołu. Dwa Optimusy, które mają po 6400 HP, rozumiecie? To jest ultra mocne. Lecimy teraz. Od razu lecimy z nowym bossem, z unicornem. Mamy też innego Optimusa Prime. Nie, to Pekka. Nie poznałem. Dobra. Czy moja drużyna będzie niezniszczalna, jak mam dwa Optimusy Prime, które jeszcze w dodatku leczą drużynę? To jest mega mocna jednostka, ludzie! To jest najlepsza postać w grze! To jest niesamowite, co on robi. Dużo HP, mocno bije i jeszcze leczy zespół. Dobra. Charża. Dojeżdżamy cię, chłopie. Co ty myślałeś? Następny jest unicorn, gościu. Porobiony, elo. Lecimy na unicorna. Ale pierwszy świętego jeszcze zjedziemy. Siema święty. Ha! Porobiony, dobra. Jest unicorn. Co on się zmienił? Dobra, ja nie oglądałem Transformersów aż tak regularnie, żeby wiedzieć, co to jest za postać, że on lata takim statkiem. I co on teraz... A, i zrespił się. Dobra, jedziemy z nim. Ogień. Zrzuca chłop meteoryty jeszcze. Dobra, leczenie jakieś chyba potrzebujemy. Bo nie wiem, czy my to przeżyjemy. Dobra. Jazda z nim. Kurczaki atakują unicorna. HP spada mu powoli. Ale Optimus Prime leczy i nic mi się nie dzieje, rozumiecie to? Kolejna bomba. Ten unicorn to jest żyła złota. Cały czas wokół niego spadają meteoryty, z których wypadają klejnoty. A dzięki nim wygrywa mecze. Dobra, porobione i o kurcze, ile tego wypadło. Dobra, jasna. Go, 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 go. I w chłopa. Na księżyc cię wyślę, tak jest. Obra, szarża, 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 go. Go! Porobione jednostki. Trzeci frag, czwarty frag, piąty frag. Dobra, go! Szósty, siódmy. Ale tu jest sklepa. Moja skrzynia. Gdzie? Chodź, 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 chodź. Trzy, dwa, jeden. Ostatnia postać. Pat! Dobra. I tu jeszcze, chłopów. Trzy, dwa, jeden. Dobiję mu go! Dobiję mu! Jeszcze. Optimusa Prime'a. Mega mocny meczyk. Mega mocne jednostki. Generalnie mega mocny tryb. Tak jak mówię, nie graliście jeszcze w Squad Busters? Idealna szansa na rozpoczęcie nowej przygody z nową gierką. Ja się mega wkręciłem. Podoba mi się ta gra. Tylko na początku wiadomo, czy ma nauczyć się sterować. Ale jeżeli gracie często w Brawla, no to nie będziecie mieli najmniejszego problemu ze sterowaniem. Na sam koniec odpalmy sobie jeszcze prezent z okazji aktualizacji. Gwiezdna skrzynka. Otwieramy. Klikamy kluczyk i uwaga. Ciach! Wzmocnienie do postaci jakiej? Heavy. No dobra, może być, nie ma co narzekać. No i tutaj w sklepie mamy jeszcze sporo darmowych skrzyń, więc odpalamy.
Nie wiem, czemu tyle ich jest w sklepie, czy tak miało być, czy to jest bug, ale wykorzystajmy go. I uwaga, ha! Rozwinięcie 3. Kolejne rozwinięcie i uwaga. Trójeczka na handlarzu, przepraszam, chciałem powiedzieć w minerze. Kolejne rozwinięcie na trójeczkę postaci B. No i kolejne rozwinięcie, uwaga. Jaka postać? Proszę, nie wiem, Leona. Leona bym chciał. Dynamite może być. Jazda. Coś mi się wydaje, że Supercell tutaj popełnił błąd i tego nie powinno być w grze. Witchka. Tyle skrzynek za darmo nie powinno być w grze, coś mi się wydaje. Miała być tylko jedna, ale coś tutaj się wydarzyło nie tak. I otworzyło się za dużo? Co jest? Ale niech będzie. Udało mi się wykorzystać to, no. Dajcie znać w komentarzu, czy też otworzyliście tyle skrzynek w sklepie za darmo. Bo ja wychodzę z założenia, że w życiu za darmo to boli gardło, nie? I że tyle skrzynek nie powinno się za darmo trafić. Ale rozwinięcie kolejnej B i uwaga. Kolejna nagroda. Stukamy, otwieramy i co my tutaj mamy? 4, jest i 4! Let's go! B na ultra wskakuje, moi drodzy państwo! Tak jest, B na ultra! B była ostatnio postacią, którą odblokowałem. Jeszcze dodatkowo wskakuje teraz na ultra. Coś pięknego, zarąbiście. Moi kochani, jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. No i pamiętajcie, wpisujcie kodzik FAREL przed zakupem czegokolwiek w grze Squad Busters. Dziękuję każdemu za wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa, pa!